Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Radość w sercu mym ogromna, proszę Państwa, albowiem Państwo i mój gość osobiście na żywo stawił się do studia: Arkadiusz Iwaniak, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Jak sama nazwa wskazuje, Nowa Lewica i poseł tej formacji na Sejm. Dzień dobry Panu, Panie Przewodniczący, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan poseł Iwaniak, proszę Państwa. Na żywo, tak. A na zdjęciach, jeżeli Państwo będą chcieli, mogą sobie zobaczyć pana posła Iwaniaka na takich zdjęciach rodzinnych na Facebooku, tam za Świętego Mikołaja przebrany. Jak po świętach? No tak, jak, jak co roku robiłem za Świętego Mikołaja. Jak co roku tradycyjnie spotykamy się w jednym miejscu cała rodzina moja plus żony rozdajemy prezenty, śpiewamy kolendy. Wierszyki, młodzież, e, pompki bądź przysiady różne, no, żeby dostać e, prezent. A dorośli, a dorośli? prezent trzeba zasłużyć. A dorośli, a dorośli? A dorośli no to śpiewają albo kolędy, albo może jakiś wierszyk, no, w zależności kto co To w... suma, summarum ta rodzina taka mała, to i was się tam zgromadziło? Tam chyba w sumie nas było około 33 osoby, w tym o. jedno dziecko jeszcze wierzące w Mikołaja, reszta bardzo wierząca w Mikołaja. <laughs> no nieźle. Co Mikołaj przyniósł nowej lewicy w tym roku? Ja myślę, że jest wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim mogliśmy się pochwalić też kwestiami programowymi, bo myślę, że dla nas jako partii było to najważniejsze w kwestiach mieszkaniowych, w kwestiach takich bardzo prospołecznych, A to dla nas jest ogromny sukces. No i cieszymy się z tego, że nie ma na koniec roku różgi. No i podsumowanie roku no to też dobry sondaż, bo jeden z wielu pokazujący. 12%. Mm -hmm. Jesteście na przemiennie, albo na trzecim, albo na czwartym miejscu, ale o tej partii, która się z wami tam, tymi miejscami mienia, to za chwileczkę porozmawiamy. Natomiast ten przełom roku, właściwie końcówka roku, to miał być taki ostateczny czas na to, że mieliście się zadeklarować, że idziecie na jednej liście. To było ultimatum, które postawił lider Platformy. No tak, my, my powtarzamy jako lewica, że jesteśmy gotowi na to, żeby pójść razem, wspólnie, jako opozycja demokratyczna. Natomiast no, do tego potrzeba czterech partnerów. To jest Polska 2050, no i e, Polskie Stronictwo Ludowe, które no, jeszcze nie pod, Znaczy, chyba podjęły decyzję, podjęli decyzję. oni podjęli decyzję. Podjęli decyzję, bo, bo, bo mówią, że nie, że że, nie że, idą. Że, idą że, że, nie, że nie idą, więc pewnie ostatecznie to się okaże w ten sposób. Bo z tego, co ostatnio słyszałem, um, um, przewodniczący Platformy Donald Tusk powiedział, że czeka chyba do końca stycznia. Więc, tak jak e, wcześniej powiedziałem, my jesteśmy gotowi, e, jeśli tak będzie pragmatyka i matematyka pokazywała, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, do tego, żeby stanąć razem na jednej wspólnej liście opozycji demokratycznej. Jeśli pozostali partnerzy nie będą chcieli, no to trudno. Zresztą dzisiaj też trzeba jasno powiedzieć, że DONT e, niekoniecznie sprzyja akurat takiemu rozwiązaniu. Któremu? No, żebyśmy byli e, razem na jednej wspólnej liście. Ja słyszałem, że jest odwrotnie. Nie, no to wystarczy przeliczyć, jeśli będą trzy obozy, a będą trzy obozy, bo załóżmy Zjednoczona Prawica pójdzie razem, będzie Konfederacja, no i my jako opozycja, no to wtedy ten efektywny próg jest 54%, który będzie bardzo trudny do osiągnięcia dla, na dzisiaj jeszcze póki co dla opozycji demokratycznej. Wczoraj z posłem Michałem Gramatyką z Polski 2050, na Hołowni, rozmawiałem o odrzuconym przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdaniu w formacji Szybona Hołowni Polska 2050. Dzisiaj ku swojemu zdziwieniu czytam taki artykuł na salonie 24. Wydarzenia polityczne organizowane w wakacje roku 2021 na Zamku Piastowskim przez polityków Polski 2050 i Platformy Obywatelskiej zostały sfinansowane przez powiat Raciborski zamiast przez partię. Tak wynika z protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego, która w kwietniu 2022 roku badała oba eventy. Was tam nie ma. No to co to za jedna wspólna lista? No tak, ale musimy pamiętać, że jedna wspólna lista to nie znaczy, że we wszystkich eventach, we wszystkich e, m, przedsięwzięciach będziemy razem e, występować, bo pamiętajmy... Panie bo... pośle, ale tutaj mieliście za friko, za całkowitą darmochę, inni płacili, powiat zapłacił, społeczność lokalna zapłaciła, no. No, no to myślę, że też nie jest najlepsze chyba rozwiązanie, więc dlatego pewnie... Nie wzięliśmy w tym udziału. Nie, oczywiście nawet nie wiem, co to była za impreza. Nie, nie śledziłem tego jakoś mocno, ale jeśli takie coś miało miejsce, no to, to, to już radni muszą podejmować decyzję i Komisja e, Rewizyjna. Zresztą też są inne stosowne organy, które mogą to skontrolować. Przedstawiciele kontrolowanej jednostki nie potrafili wskazać podstawy zwolnienia z opłat w tych dwóch przypadkach, tłumacząc, że było to polecenie służbowe starosty. Mówi salon24.pl Tomasz Kusy, przewodniczący tejże komisji. Czary mary. No, widocznie. Dobrze. A potem składa się do PKW rozliczenie z działalności partii i pisze się: przychody zero, zero. koszty zero, dochód zero. Same zero. I potem przy wyborach zero. Wie no, pan, w międzyczasie jeszcze fundacja parę banieczek przytuliła. No tak, no jeśli chodzi o rozliczenia finansowe, to myślę, że to powinno być transparentność, przejrzystość, nie powinno tu pozostawiać żadnych wątpliwości. Bez względu kogo to dotyczy? Czy to jest Polska 2050 Platforma, Lewica, PSL, PIS, obojętnie kto, to tu musi być jasno i klarownie. Pamiętam też taki czas, żeby nie było, e, nam źle wpłacono 150 zł i też za to oberwaliście e, tak, nie Oberwaliśmy, mhm. tylko mówię, no źle zwrócono 150 zł, gdzie to tak naprawdę nasz błąd polegał na tym, że w nieodpowiednim, znaczy zbyt późno, jakby to dostrzegliśmy. 150 zł i część subwencji jakby przepadła, więc no niestety potem się płaci frycowe, a co innego jest jak, e, znaczy nie za bardzo rozumiem, jak partia mogła mieć zero, po drodze były wybory, no ale... No, to były też wybory, państwu, przy okazji państwu, były te eventy, ale państwo, jak tak się robi event na koszt samorządów, to zawsze zero. No. no to już PKW musi to rozstrzygać. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Tym bardziej, że e, mówię, u nas d, dbamy o każdy szczegół, dbamy o to, żeby e, to rozliczenie było e, e, transparentne, bo mówię, wyciągamy też wnioski z tego, co nam się przydarzyło. 150 czy 120 zł, więc no, jakaś kwota w wyborach uzupełniających e, samorządowych, gdzieś tam na jakiegoś radnego ktoś po prostu. A jakieś nakłady ponieśliście na kampanię e, pana prezydenta Fijołka, Konrada, notabene? No nie, bo on był nie naszym kandydatem. A czym był kandydatem? No, on startował ze swojego komitetu, więc my jako partia polityczna nie mogliśmy na niego wpłacić, natomiast poszczególni, mm, poszczególne osoby fizyczne mogły to dokonać. Czy ktoś to zrobił? Nie Ale wiem. Ale to... zaraz, zaraz, zaraz. Jak startował z własnego komitetu, jak pamiętam jako żywo dziś, jak wszyscy jeździliście tam i udzielaliście mu swojego poparcia. Panie redaktorze, czym innym jest wspierać i mówić... I mówić, że to jest nasz kandydat Koalicji Obywatelskiej i z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w Nowej tym, Lewicy, w tym kontekście Polski nasz, 2050, tym... na Hołowni, PSL-u Koalicji Polskiej. No to jest nasz kandydat. Ale czym innym jest udzielić komuś poparcia, czym innym jest finansować jego kampanię wyborczą i w świetle prawa, jako że e, kandydat wówczas na prezydenta Rzeszowa startował z własnego komitetu, My nie mogliśmy tego finansować. Mm -hmm. Co będzie z KPO? 11 stycznia myśli pan, że uda się tę sprawę rozwikłać już? Znaczy, my niewątpliwie byśmy bardzo chcieli, żeby w końcu usiąść do stołu i tą sprawę zamknąć. A, bo tylko zupełnie dla przypomnienia dodam, że tak naprawdę my głosowaliśmy i od początku deklarowaliśmy chęć rozmowy na ten temat, jeśli chodzi o te środki i głosowaliśmy za tymi środkami i dzisiaj jesteśmy w pełni otwarci, żeby w tej sprawie rozmawiać. Zresztą... No to, żeby nie umniejszać tylko i wyłącznie i nie, nie przysparzać splendoru Nowej Lewicy, bo oprócz was głosowała też za ustawą ratyfikującą ustawę o, własnych, o zasobach własnych Unii Europejskiej. Głosowała i... Koalic PSL, czyli Koalicja Polska, głosował też Szymon Hołownia i Polska 2050. Głosowali przeciw Konfederacji i głosowała przeciwko Solidarna Polska. Platforma się ku wstrzymała. przypomnieniu wstrzymała się od głosu. Tak, Polski. tylko znaczy ja nie umniejszam niczyjej roli, natomiast my od początku mówiliśmy, że będziemy głosowali za. Usiedliśmy do stołu z, z premierem i postawiliśmy sześć warunków, które ostatecznie znalazły się i są zapisane. I które no, też będą zabezpieczały te środki, bo chociażby będzie komisja, która będzie to, to wszystko badała, ale też są środki na rolnictwo, na mieszkania, na szpitale. A więc to się wszystko znalazło, bo, bo, bo chcieliśmy od początku rozmawiać. A dodam tylko, że PSL deklarował od samego początku, że nie zagłosuje. Ostatecznie zagłosowali i chwała im za to oczywiście. Mhm. Czyli co? Będzie coś z tego, czy nie będzie? Znaczy, musi coś z tego być, bo to jest tak naprawdę chyba na ten 2023 te pieniądze, które mogłyby przyjść, to jest ratunek dla nas, dla naszej gospodarki, i one muszą się pojawić. A leży też nasza ustawa, projekt ustawy w Lasce Marszałkowskiej, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Prawo i Sprawiedliwość może to wziąć, skasować, potem możemy dalej rozmawiać i wtedy to też otwiera pewnie. To tylko przypomnę, izby dyscyplinarne już nie ma, została skasowana. No tak, ale to, co po niej zostało, czyli tak naprawdę de facto dalej to funkcjonuje, bo, bo przecież gdyby była skasowana to pieniądze pewnie by już popłynęły szerokim strumieniem, a nadal są wokół tego kontrowersje, bo ten kamień milowy nie został spełniony ostatecznie. Do czego e, nawet e, w, w ostatnim projekcie, który się pojawił i, i, i znikł w Sejmie e, Izba Dyscyplina, czy znaczy jakkolwiek to a instytucja się nazywa, ma być przeniesiona do, e, do innej, innej do instancji. E, tak, do, do Naczelnego Sądu administracyjnego, więc no, czyli to jest potwierdzenie, że jest niezgodność z ustaleniami z Komisją Europejską. I my jakby w tym kontekście o tym mówimy. Można to skasować, można o tego odejść, trzeba to zrobić jak najszybciej. Problemem jest, jak rozumiem, Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro, czyli utrzymanie większości, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę nie patrzy na to, co jest dobre dla Polski, tylko patrzy, co jest dobre dla nich, żeby jak najwyżej, jak najdłużej utrzymać się przy e, władzy. To skoro pan... Przypomnę tylko, że wybory konstytucyjne powinny się odbyć w październiku najpóźniej przyszłego tak roku. Yy, skoro pan PiS wywołał, to tak spozieram na okładkę Super Expressu. i czytam, PiS dał ochronę Tuskowi. Widzi pan w tym coś dziwnego? To jest rzeczywiście taki temat na okładkę? Znaczy, nie znam szczegółów, bo jeśli były pogróżki, znaczy, żeby było jasne, my do biur na maile dostajemy non stop jakieś pogróżki. Myślę, że większość, jeśli nie wszyscy posłowie i senatorowie, na pytanie, co, co stało za tym, że Donald Tusk jako przewodniczący musi być objęty? Nie wiem, nie znam faktów, nie znam szczegółów, nie wiem jakie tam było zagrożenie, ale jeśli było zagrożenie i dano taką ochronę, no, no to, to znaczy, że ten system zadziałał i bardzo dobrze. Tak? No to nie, nie może wiem, a może warto to... się zastanowić, czy na przykład nie, nie powinien każdy lider partii opozycyjnej mieć ochronę? Myślę, że nie ma takiej potrzeby, żeby każdy miał. Ja rozumiem, że to jest podyktowane jakimiś wydarzeniami. Nie wiem, no coś się musiało stać, skoro ministerstwo, bo tak to jest opisane, że minister sam taką ochronę przydzielił. Czy w przyszłym roku od immunitetu odejdziecie, zrezygnujecie z niego? Uda się to osiągnąć? Ale w jakim kontekście od immunitetu? No, no, żeby poseł nie był chroniony, nie był świętą krową, tak? Właśnie znaczy, ale, No, nie, no to oczywiście, że powinniśmy, no, znaczy powinno być zasada dość prosta, że nie powinniśmy być świętymi krowami. Natomiast przypomnę tylko, że immunitet chroni nas przed tym e, e, znaczy głównie, znaczy ja do tego tak to podchodzę, tak? Bo rozumiem, że pan redaktor. E, no to przypomnę, e, składa się z dwóch elementów: formalnego i materialnego. Tak jest. Głównie chodzi o to, żeby, żeby nie, za swoją działalność, tą, którą e, czynię jako poseł, nie był pociągnięty tak, do odpowiedzialności. No to, to zostawić resztę tak. osoby. Ale oczywiście jestem jak najbardziej za. Natomiast e, to nie może być element, e, bo proszę spojrzeć również na to. Dyskusja na ten temat pojawiła się w sytuacji dość kryzysowej. PiS wrzuca takie elementy do dyskusji. Wtedy, gdy się pojawia problem z Prawem i Sprawiedliwością i kolejna afera ujrzy światło dzienne, no to wtedy, a może immunitet zabierzemy, tak? A może coś? No i znowu wracamy do tej dyskusji. No i wtedy, wtedy słyszymy, że nie każdy, będziemy z pisem zmieniać konstytucji, czyli tym samym nie będziemy likwidować immunitetu. No, no, to, no. Jest, to, znaczy, to jest problematyczna kwestia, bo trzeba, trzeba usiąść do konstytucji, a z tymi, którzy gwałcą konstytucję, na pewno siadać do zmian nie będziemy. Arkadiusz Iwaniak. Wiceprzewodniczący nowej lewicy dziękuję panu, państwu i do usłyszenia. Polskie radio 24. Słowem wszystko!